Krwawe Wesele to jest spektakl muzyczny, właściwie muzyczna baśń, inspirowana kulturą romską, wpisana, można powiedzieć, w wyobraźnię cygana. Muzyka to właśnie jest muzyka cygańska, realizowana, grana przez znany nowogródzki zespół Kałajakha pod wodzą Zenona Bodyzera. Wokalista i główny śpiewający to chłopak, którego ściągnęliśmy aż z Augustowa. Spotkaliśmy go na Taborze Pamięci, kiedy śpiewał nad mogiłą wymordowanych cyganów. Inspiracja Lorką to jest historia brutalnej, brutalna historia miłości tak naprawdę, nieuniknionej miłości, która jest napiętnowana przez społeczność, tym bardziej w naszym spektaklu, że porywającym swoją ukochaną ze ślubnego kobierca jest właśnie cygan. Ta miłość jest nieszczęśliwa, bo nie może być szczęśliwa, bo tak naprawdę cygan nie ma prawa do białej dziewczyny, no i wszystko się kończy dosyć smutnie. Dla nas akurat między innymi ten projekt był znowu wrastaniem jak gdyby w nową hutę, bo ta społeczność romska z nową hutą była przecież blisko związana wiele, wiele lat temu, budując tą nową hutę. Część z muzyków jest potomkami budowniczych lub też sami pamiętają te czasy, więc o tyle to jest jakby coś jakby stąd bardzo mocno. Minęło 10 lat od momentu otwarcia oddziału. Jesteśmy jak dotąd jedynym takim, tego typu specjalistycznym oddziałem leczenia oparzeń na terenie Polski południowo-wschodniej. Leczymy wszystkich pacjentów ciężkich, których do nas przywożą. Mamy dyżur 24-godzinny. Leczyliśmy również już oparzonych o powierzchniach około 80% całkowitej powierzchni ciała. Tych chorych oparzonych w ciągu roku mamy około 120 z całego województwa. Są to pacjenci ciężko oparzeni, z ogromnymi ranami, wymagający stałego nadzoru pielęgniarskiego, opieki, takiej bliskiej opieki serdecznej. Mi się wydaje, że psychika po prostu więcej leczy psychika podejście w ogóle personelu lekarzy niż samo to, że człowieka jest naprawdę wspaniale jest tutaj. W oddziale jest taka wytworzona atmosfera, powiedzmy zbliżona do atmosfery rodzinnej, ponieważ poznajemy tych pacjentów bardzo dokładnie, ich życie, wiemy jaki wypadek ich dotknął, jaka trudna sytuacja losowa ich będzie czekała po tym wypadku. W związku z tym zawiązują się takie bardzo bliskie relacje między pacjentem a personelem średnim. Na początku nie wierzyłem w ogóle w nic, wydawało mi się, to już koniec ze mną, ale jednak patrząc na tych ludzi codziennie, na siostry, na lekarzy, no, byli tak zaangażowani w to, że po prostu że dnia na dzień później się coraz lepiej czułem i poprawiały się bardzo. I rehabilitacja na nogi, przecież nie chodziłem, a później szybko jakoś to, teraz zupełnie już dobrze, prawie dobrze chodzę. Robimy wszystko, co można zgodnie z najnowszymi zdobyczami wiedzy na temat leczenia oparzeń. I teraz kwestia jest tylko tego, żeby były środki, możliwości do zrealizowania tej wiedzy w praktyce, czyli powiedzmy na oddziale. Ja tu jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony i dziękuję tym ludziom z całego serca, bo oni no właściwie uratowali mi życie. Łuczanowice są jednym z ciekawszych zabytków na terenie Nowej Huty. Zachował się tam piękny dwór, co prawda jest on bardzo młody, bo pochodzi dopiero z 1905 roku, ale ma formę takiego wielkiego gotyckiego zamczyska, trochę wzorowanego na zamkach krzyżackich. Ten dworek należał do hrabiego Mycielskiego, i hrabia Mycielski zlecił przebudowę dworu jednemu z najbardziej znanych krakowskich architektów, Tadeuszowi Stryjeńskiemu. Także jest to no, nie tylko pamiątka przeszłości, ale też dzieło wybitnego krakowskiego twórcy.
Poza tym w tym dworze mamy pewien element, który jest czymś niezwykłym. Dawną kaplicę ariańską. Każde dziecko w Polsce uczy się w podręczniku, że w XVI-XVII wieku na ziemiach polskich pojawił się bardzo radykalny odłam religijny. Był to odłam protestancki, arianie. Ta kaplica ariańska przetrwała do końca XIX wieku i wtedy właśnie ówczesny właściciel Mycielski kazał połączyć nieistniejący już dziś drewniany dwór z XVIII wieku właśnie z tą kaplicą, taką jakby neogotycką przełączką. I właśnie to, co dziś nazywamy dworem w Uczanowicach, no jest to ta właśnie neogotycka przełączka. Ta kaplica nadal istnieje, spełnia nowe funkcje, bo jest tam kaplica rzymskokatolicka. Przy drodze do dworu znajduje się najpiękniejszy krzyż ludowy z zachowanych na terenie Krakowa. Piękna taka pasja Chrystusa, na dole jest taka poprzeczna belka i na tej belce stoją postacie świętego Jana i Matki Boskiej. Cała taka ładna grupa kalwaryjna, bardzo często reprodukowana w różnych książkach o Nowej Hucie, gdyż jest to zabytek ciekawy.